Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie podróżuję na pastwisko Pokerka, bo dzisiaj w końcu nastał ten dzień i zaczynamy jeździć pod siodłem, wracamy. Jego nóżka już naprawdę bardzo dobrze wygląda, pogoiła się, także chłopak może bez problemu wrócić pod siodło. Zobaczymy, co to będzie, no bo tak koło 2 tygodni nie pracował, więc może być zabawnie. Dzisiaj mamy do przetestowania jedną rzecz fajną, którą dostałam od Kanagri, ale to później Wam opowiem. I drugą rzecz, w sumie też do przetestowania, ale to jest wędzidło dla wentylka. Dostałam od obserwatorki, bym sobie przetestowała wędzidło, czy będzie dla wentylka pasować. Także dzisiaj też sobie to zrobimy. No ale najpierw może weźmy konia. O matko, jakie błoto. W ogóle dzisiaj jest naprawdę fajna pogoda, taka trochę już wiosenna, więc chcę się żyć. Miałam być już w ogóle wczoraj w stajni, już wczoraj zająć się konikami i je pojeździć, ale niestety dopadła mnie jakaś grypa, choróbsko, źle się czułam. Ale jak przyszła, tak szybko chyba odeszła, bo już dzisiaj jest naprawdę w miarę dobrze. Trochę miałam jeszcze nos zapchany i takie ucho trochę zatkane, ale już jest naprawdę dobrze, także weźmy Pokerka i chodźmy go wyczyścić. Poruszać się tutaj po tym jest naprawdę ciężko, ale Pokerek nie jest głupi, on sobie stoi w sianku. Zobacz, co dla Ciebie mam. Same naturalne smakołyki od końskiej cukierenki, proszę bardzo. Smacznego, ty lubisz, nie? Cześć. Ale sobie w słoneczku stoisz, co? Fajnie. Cieplutko się zrobiło. A nie, tylko ten deszcz i deszcz, nie? Buziak dla widza, dziękujemy. Słuchajcie, Pokerek już jest gotowy, wyczyszczony, czeka tylko, żeby go osiodłać. I uwaga, z racji tego, że dzisiaj nie ma kto mnie niestety nagrać, to Kanagri zdecydowało się, że da mi do przetestowania taki super sprzęcior, jakim jest Piwo. Jest to urządzenie, w które wkładacie telefon i jakby łączycie je przez Bluetooth, i wtedy Was śledzi podczas jazdy, także dzisiaj sobie to przetestujemy, zobaczymy, jak to wygląda. To jest Piwo Max, czyli nada się również na tablet, ale my sobie oczywiście włożymy telefon. Już tutaj ogarnęłam wszystkie funkcje, jakość jak najlepszą, także zobaczymy sobie, jak poradzi sobie z 2 końmi dzisiaj i po prostu mnie ponagrywa, także jestem mega ciekawa. Mam jeszcze statyw do tego, także sobie to wszystko zmontuję i działamy. Dodatkowo w ogóle fajnym pomysłem jest to, że mamy pilocik w ręku i sobie możemy włączać, wyłączać, kiedy chcemy tak naprawdę. Także na spoko rozwiązanie, nie będę musiała schodzić z konia. Montuję to i siadam konia i idziemy na halę. Tak to urządzenie wygląda. Mam jeszcze tutaj powerbank, który mogę dodatkowo przypiąć do tego piwo, by zasilić sobie właśnie, jakby mi padał, ale myślę, że takiej potrzeby nie będzie, no bo na pełnej baterii chodzi, słuchajcie, 10-12 godzin. Od razu Wam powiem, że jeśli będziecie zainteresowani zakupem takiego piwa, to możecie oczywiście znaleźć je w Horstaku, a z kodem MIZERKA1 dostaniecie 15% zniżki, także myślę, że warto, zapraszam do zakupów, no ale najpierw sobie to przetestujemy i zobaczymy, czy jest w ogóle to warte. Koń Pokerek gotowy. Tak, będziemy iść na halę. Piwo już też tutaj przygotowane. Zawieramy i lecimy, zobaczymy, jak nas nagra, nie? A to nasza pierwsza jazda od 2 tygodni. Mam nadzieję, że nie będziesz szaleć. Nie, jesteśmy już na hali. Trochę tutaj przeszkód było, tu rozebrałam oksera. No ale coś tu stoi. Nie chcę się tego wszystkiego rozbierać. Zobaczymy, jak piwo poradzi sobie z tymi wszystkimi stojakami. Także no, testujemy. Możesz mi powiedzieć, o co ci chodzi? Co? Cały czas mnie zaczepia. Teraz jak nagrywam, to udaje, że nie.
Co? Siadamy, jeździmy? Co ty mnie tam zaczepiasz? Słodziak. Założyłam sobie wielki komin, żeby było mi ciepło w szyjkę, żebym znowu się nie przeziębiła. Co tam? Ale ty jesteś piękny. Jeździmy? Już się nie możesz doczekać pewnie, co? Te piwo postawiłam w miarę tak na środku, żeby było, no ale zobaczymy, co z tego będzie i co nagra. Dobra, moi drodzy, to lecimy. Na wstępie sobie wsiadłam. Nie było tutaj żadnego problemu, jeśli chodzi o nagrywanie. Podczas montowania zauważyłam, że obraz wstępie nie jest tak płynny, nie porusza się to wszystko tak delikatnie, tylko są takie jakby lekkie lagi, ale wynika to chyba z moich złych ustawień, bo później zmieniłam i ten obraz już był taki płynniejszy. O tutaj na przykład. Te piwo już zaczęło tak lepiej się poruszać i ja wtedy chyba w ogóle zeszłam z konia i coś zmieniłam w ustawieniach. Dałam chyba to, by ten obraz za mną, nagrywając mnie, poruszał się troszkę szybciej i dlatego te lagi i brak tej płynności po prostu zniknęły. Tak naprawdę w kłusie wszystko fajnie wyglądało, koń poker w ogóle wyśmienicie pracował, ale piwo nie ogarniało zmiany światła, co niestety na naszej hali dość często się zdarza, ponieważ mamy wszędzie okna, są oświetlone dookoła hali i to światło po prostu wpada i w momencie, w którym daje te słońce, a niestety albo niestety była taka pogoda tego dnia, że świeciło słonko, była naprawdę piękna pogoda i tutaj z tej lewej strony hali, w momencie, w którym piwo łapało się idealnie, o właśnie, idealnie na słońce, my byliśmy w cieniu i traciliśmy jakby kolor i to piwo niestety się gubiło, ale później bez problemu gdzieś tam nas odnajdywało albo my znowu podjeżdżaliśmy i z powrotem nas łapało, więc to nie była jakaś wielka przeszkoda. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy jeździli przy równym oświetleniu, nie byłoby tego problemu, albo po prostu gdybyśmy jeździli sobie na dworze. Tutaj na przykład był moment, w którym piwo nas zgubiło, ale szukało nas, od razu złapało i z powrotem jakby nas nagrywało, także no chwila gdzieś tam jego nieuwagi, ale mimo wszystko naprawdę ułatwiło mi to robienie dla Was po prostu tego vloga.
My już z pokerkiem jesteśmy, postępujemy się. Chłopak się no trochę popocił. Jest dzisiaj dość ciepło, więc ta grubsza sierść no nie sprzyja mu. Ale chciałam powiedzieć, że mimo tego, że naprawdę było ciężko go powyginać w lewą stronę, to dobrze chodził. Po takiej przerwie naprawdę dobrze było mimo wszystko. No ale musimy trochę powyginać znowu tą lewą stronę, bo zawsze mieliśmy trochę gorszy problem na lewo, więc dzisiaj troszeczkę więcej sobie nad tym poćwiczyliśmy, nad wygięciami w lewo, na voltach, z kłusa, z galopu, ze stępa trochę, także no było troszkę pracy nad tą lewą stroną. Mimo to koń bardzo fajnie pracował, nawet widziałam, że się spienił, zrobiło mu się takie ciastko z kremem na chrapkach, także no widać, że te wędzidło dobrze żuł, pasowało mu, także dobrze, dobrze, było naprawdę w porządku, no mimo tych ciężkich wygięć na lewo, ale no wiadomo, nie wszystko może być zawsze idealne. No zobaczcie, jaka piękna pogoda się zrobiła. Pokorego właśnie stoi na myjce, umyte manuszki. Schłodzone, no pięknie, ale super. Zupka dla pokerka już gotowa. No, a on na nią czeka. Czekasz, ja wiem, że ty czekasz. No spójrzcie, jak on czeka. Proszę, proszę, ja wiem, ty już chcesz pojeść. Smacznego. Pokerek już wypuszczony na pościsko, zmierzam po wentylka i wsiądę jeszcze też na niego na chwilę, żeby sprawdzić wędzidło, ale już tak coraz średniej chyba się czuję, także szybko ogarniam i do domku, do łóżka się jeszcze wygrzać. Wentylek zajada sobie ciastko, ja chciałam wam jeszcze pokazać, że zobaczcie, co dostali, paśnik, ulala, paśnik mają. No fajnie! I jak ci się podoba paśnik? Podoba? Super! Oczywiście wentylek musiał być sobą i jest tak pięknie brudny. No piękny prezent mi zrobiłeś na walentynki. Wentylek już prawie gotowy. Mam jego ogórek, w którym ostatnio jeździliśmy, jak jeździliśmy na wędzidle. I dzisiaj wędzidełko takie plastikowe, bardzo lekkie i profilowane. Zobaczymy, czy mu podpasuje. Nie uciska podobno, także zobaczymy, czy to będzie może jego wędzidło, czy nie. No trzeba próbować, sprawdzać, może coś będzie idealne dla niego. Gdzie tam? Tak? Sprawdzimy. Lecimy teraz z wentylkiem i przetestujemy sobie piwo z wentylkiem. Zobaczymy, jak reaguje na drugiego konia. Widzę, że tutaj na początku też takie lagi były, ale o, tutaj już jakby przestają, więc nie wiem, czy to takie jakby pierwsze użycie tego sprzętu, że on musi się tak jakby rozruszać, czy o co chodzi? I dzięki piwu w ogóle mamy nagrany zamach na życie przez, uwaga, balota. Ja tak czułam, że on się osunie. Coś tak czułam. Na szczęście obyło się bez żadnej tutaj tragedii i wentylek bardzo szybko zapomniał o tym, co się wydarzyło.
Fajne jest to, bo piwo ma jeszcze funkcję przybliżania, oddalania, więc sobie jakby sam reguluje możliwość właśnie tego przybliżenia, oddalenia. I zobaczcie, że tu już jak zjeździłam z wentylkiem, piwo nie miało problemu nas nagrywać, ponieważ już nie padało tak ostre słońce, także spoko. Dodałam sobie jeszcze kilka skoków, żeby pokazać Wam też, jak piwo nagrywa właśnie podczas takich hopsów. Nie było najgorzej, także myślę, że możemy uważać, że zadanie zaliczone. Jeden koń to zawsze było wyzwanie, ale dwa, ciężko idzie, ciężko, ale już po jesteśmy i było Wam powiem lepiej niż oczekiwałam, serio. Ja już tak nie dawałam żadnych nadziei dla tego wędzidła, ale nie było, słuchajcie, najgorzej.
Jeszcze to nie jest to, czego szukam, ale naprawdę było dobrze i jestem pod wrażeniem. Spróbujemy sobie jeszcze wsiąść ze 2-3 razy na to wędzidło. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, ogarnięcia, no ale coś tam, wentylek na tym wędzidle zrozumiał, więc mam nadzieję, że to jakaś dobra strona. Chociaż no wiecie, mi na haku też się przyjemnie jeździ, ale fajnie czasami popracować na wędzidle. Nie wiem, czy jeszcze czegoś będziemy szukać, czy co. No jeśli macie jakieś fajne wędzidła, które możemy przetestować, to piszcie do mnie na Insta. Jeśli jest opcja, to chętnie je wypożyczę. Oczywiście zwrócę, zapłacę, wiecie, za przesyłkę i tak dalej. Także jeśli macie jakieś fajne wędzidła, to dawajcie znać. No tutaj naprawdę było super i dziękuję, że dziewczyna, która zmagała się z podobnym problemem ze swoim koniem, mi tutaj to wędzidło pożyczyła. No jest lepiej, jest zdecydowanie lepiej. Widać po prostu, że coś tam zaczęło działać. No tak jak mówię, jeszcze nie jest to, czego szukam, ale jest zdecydowanie dużo lepiej. No i zobaczymy, czy to kwestia po prostu przyzwyczajenia, czy jeszcze to nie jest do końca to wędzidło, którego szukamy. No a jeśli chodzi o piwo, no jeszcze nie oglądałam tych wszystkich filmików, ale wydaje mi się, że podczas jazdy z wentylem lepiej nagrywało, nie gubiło się tak, bo z pokerem bardzo często się gubiło, ale wydaje mi się, że to przez te światło, które wpadało na halę, przez słońce, i my pewnie wtedy wpadaliśmy w mrok i urządzenie nas po prostu gubiło, ale z wentylem było lepiej, nie było tak ostrego słońca. No i jeszcze poskakaliśmy kilka razy, żeby zobaczyć, jak to w skoku wszystko wygląda, czy nagrywa, czy nie nagrywa. Muszę zobaczyć te filmy. Jeszcze pewnie dodam wam jakiegoś lektora, jak będziemy jeździć, zobaczymy. No, ale skoczyliśmy kilka razy, przetestowaliśmy też wędzidełko w skoku. Spoko, było naprawdę spoko. Podobało mi się, także fajnie. Teraz sobie już wstępujemy, odpoczywamy. I laba. Jak tam, Wentuś? Jak się jeździło? Co? Super? Gdzie idziesz? Za mną? Czekaj, bo ja chciałam cię pokazać. Stój. Ale się spociłeś, co? Wiosna idzie. No wiosna idzie. Pokaż to wędzidełko. Jak ci się jeździło? O, nawet się ośliniłeś, aż ci ślina poleciała. No całkiem nieźle. Całkiem nieźle. No, ale żeś się spocił, chłopak. Ulala. Dobrze, że mamy teraz wszystko nagrane, nawet spadającego balota, nie? To piwo nas dzisiaj uratowało. No, nikt nas nie mógł nagrać. Chociaż urządzonko nas ponagrywało. Halo, proszę tutaj, buziak dla widza. Proszę buziak dla widza zrobić. Będziesz buziak dla widza? Dziękujemy. No pięknie, żeś dzisiaj popracował. Jesteś super koń, więc należy ci się paluch. Naturalny, bez żadnego lukru. Proszę, końska cukierenka. Smakuje. Buziak dla końskiej cukierenki, proszę. Proszę dać buziaka, że takie dobre smakołyki robią. Mua. Dziękujemy. Chodź. Odprowadzam już sobie wentylka, niech śmiga na pastwisko i będę kończyć powoli tego vloga. Bardzo dziękujemy Canagri, który jest dzisiejszym sponsorem właściwie tego filmu, że wysłał nam piwo do przetestowania. Bardzo nas to cieszy. Fajnie można było sobie poużywać to urządzonko i zobaczyć, jak się sprawdzi właśnie podczas jazdy. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie w momencie, w którym chcecie nagrać swój trening, a nie macie kogoś, kto wam to po prostu zrobi, albo po prostu chcecie sobie nagrać relację na Instagrama czy rolkę, do tego na pewno też się sprawdzi. Oprócz tego możecie nagrywać też live'y albo robić zdjęcia. Live'y są o tyle spoko, że na przykład możecie mieć taki trening online, więc no jakby super, super sprawa. Może uda nam się to kiedyś przetestować. Także finalnie jestem zadowolona z urządzenia. Czasami no niestety się tam gdzieś gubiło, ale wydaje mi się, że to sprawa tego, jak jest zbudowana po prostu nasza hala. Także no niestety nie można mieć wszystkiego. Myślę, że gdyby właśnie nie było tego światła z boku, nie gubiłoby się to i byłoby perfekto. Ale finalnie jestem zadowolona. Mogłam bez problemu nagrać dzisiejszego vloga, tak żebyście mogli zobaczyć, jak wróciliśmy z pokerkiem do jazdy i jak wentylek chodził na nowym wędzidle, także spoko, fajnie. Niestety u mnie jest czasami problematyczne to, że
No nie mam osób, które mnie nagrają, także myślę, że nie tylko ja się z tym borykam. Jeśli wy też, to serdecznie zapraszam do zakupu. I takie urządzenie możecie kupić na przykład właśnie w Horstaku. Także serdecznie was zapraszam. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Buziaki, cześć, pa!